Natalie czekały na autobus, by dojechać do kościoła na spotkanie młodzieżowe. Nie przypuszczały, że w tym dniu przyjdzie im czekać na kogoś jeszcze. No gdzie jest ten Kuba? No naprawdę, już godzinę na niego czekamy. No po prostu mam dość, naprawdę idę do domu za chwilę. Spokojnie się, może coś mi się stało. Na pewno nie, miał tu do niego dzwonić. No nie, ja do niego nie dzwonię. Boże. Kuby jeszcze nie ma. No nie, nie ma niestety. Kuba, czekamy na ciebie. Dokładnie. Kochane dzieci, Adwent to czas oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem. Takim wyjątkowym wyrazem naszego oczekiwania może być udział w mszach świętych zwanych mszami roratnymi. Są to msze święte poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Ich początki sięgają czasów średniowiecza, mianowicie XIII wieku. W starych księgach znalezionych w bibliotekach cystersów na Śląsku, pochodzących właśnie z XIII wieku, znajdujemy informację, że do kościoła przybywali wtedy przedstawiciele siedmiu stanów społecznych. Przybywał król, przybywali chłopi, kupcy, przedstawiciele duchowieństwa, jakim najczęściej był biskup albo opat, przybywali senatorowie, przedstawiciel szlachty oraz rycerzy. Każda z wymienionych osób niosła w swoich dłoniach zapaloną świecę, którą umieszczała na takim specjalnym świeczniku umiejscowionym w okolicach ołtarza. Zapalona świeca miała symbolizować Chrystusa zmartwychwstałego, tego, który rozproszył mroki ciemności i grzechu. Kiedy poszczególni przedstawiciele ówczesnych stanów społecznych przybywali do ołtarza, by umiejscowić tam na tym świeczniku właśnie zapaloną świecę, wypowiadali takie słowa. Jestem gotów na sąd Boży. Dlaczego? Bowiem w ten sposób wyrażali gotowość na sąd ostateczny, na spotkanie z Panem Jezusem na końcu czasu. Dzisiaj, kiedy uczestniczymy we mszy świętej roratni, być może nie ma pośród nas króla czy biskupa, ale przychodzą dzieci, które zamiast świec niosą zapalone lampiony. O, Pan Bóg przyjdzie, zrzeszą świętych nam przybędzie, światło święta dziejów będzie. Alleluja. Kochane dzieci, Adwent to czas oczekiwania na Pana Jezusa. I w tym szczególnym czasie możemy podejmować różne postanowienia adwentowe. A jakie są Wasze postanowienia adwentowe? Ja będę jeść mniej słodyczy. Ja postaram się częściej sprzątać. Ja spróbuję poświęcić więcej czasu dla bliskich. Ja postaram czytać więcej Pisma Świętego. Ja postaram się więcej modlić na różańcu. Kochane dzieci, tegoroczne roraty są być może troszeczkę inne niż zwykle. Z powodu epidemii dostęp do kościoła jest o wiele bardziej ograniczony, ale nie oznacza to to, że wcale nie musimy oczekiwać na Pana Jezusa w kościele. Każdy z nas bowiem może stworzyć taki domowy kościół w swoim domu. Jak to zrobić? Wystarczy, że na Waszym stole, biurku stworzycie taki adwentowy ołtarzyk. Jak może on wyglądać? No na przykład postawicie adwentowy lampion, świece, być może adwentowy wieniec, krzyż, figurę Matki Bożej albo jakiś święty obraz i w tym miejscu wspólnie z Waszymi bliskimi, z Waszymi rodzicami, dziadkami, rodzeństwem będziecie modlić się przez cały czas tegorocznych rolet. Chciejcie wykonać w Waszym domu właśnie taki adwentowy ołtarz i chciejcie zrobić zdjęcie tego Waszego ołtarza, który przygotujecie razem z Waszymi bliskimi. Możecie wysłać to zdjęcie na link zamieszczony w opisie tego filmu albo tutaj wyświetlany poniżej. Spośród nadesłanych Waszych zdjęć wylosujemy te najpiękniejsze, a Wy będziecie mogli zdobyć pewne słodkie nagrody, które odebrać będziecie mogły w niedzielę po mszy świętej w zakrystii. Zachęcamy Was do udziału w tym adwentowym konkursie, w tym pierwszym zadaniu, a na ten czas rorat niech dobry Pan Bóg Wam błogosławi. Za chwilę posłuchamy tegorocznej adwentowej piosenki, a my z młodzieżą naszej parafii serdecznie Was pozdrawiamy i żegnamy się z Wami z naszego kościoła. Subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę. Pa! Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew.
możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch, a ja przypomnę, że ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. Kiedyś wino i chleb, ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb, kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, teraz ciało. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. To naprawdę dzieje się. To naprawdę dzieje się.